kurier dostarcza paczkę w pięknie wystrojonym domu. Klimaty Halloween na ganku nie pasują do tego, co za chwilę się wydarzy. Kurier wywraca się na schodach, po czym kopie paczki, które miał donieść. Daje dodatkowo jasny znak do kamery, co myśli o dzisiejszym dniu. Ten chłopiec utknął w windzie. Próbował zatrzymać drzwi przed zamknięciem i w rezultacie stracił parasolkę. Na szczęście tylko parasolkę. Praca kelnera nie jest łatwa. Albo uporczywi goście, albo biegające dzieci po lokalu. Trzeba przyznać, że ten dzień nie był taki łaskawy dla tego faceta. Cóż, to był pewnie poniedziałek. So what happens is one kind of tip, see there? Japońskie programy telewizyjne słyną ze swojej dziwaczności. Ten program pokazuje osoby, które reagowały na zapadnięcie się podłogi w windzie. Po minie tej pani zgaduję, że raczej tego się nie spodziewała. Ten chłopak próbował przesunąć śmietnik w bardzo wieczny dzień. To była bardzo nierówna walka. Na tym nagraniu widzimy bardzo dziwną sytuację na dworcu kolejowym. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy to niedźwiedź próbował wejść do samochodu. Spacery z psem są świetne, ale czasem zdarza się, że to pies wyprowadza na spacer właściciela, a nie odwrotnie. Karma spotkała tego lekarza, który próbował rzucić zużytą rękawiczkę w swoją współpracowniczkę. Ten dostawca pizzy zadecydował, że spróbuje sobie kawałek pizzy przed dostarczeniem jej do właściwych drzwi. Niektórzy mówią, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. W tym wypadku widać w tym powiedzeniu jest trochę prawdy. Na tym nagraniu widzimy, jak dziewczyny w muzeum niszczą zabytkową rzeźbę. Nie spodziewały się, że będą tam kamery? Ta pani uratowała telefon męża przed zalaniem podczas trzęsienia ziemi.
Na nagraniu widzimy, jak kobieta próbowała ukraść paczkę, którą dostarczył kurier pod drzwi sąsiada. Wszystko było świetnie, dopóki nie zaczął się etap ucieczki, bo tam potem plan troszeczkę się zepsuł. Na nagraniu widzimy mężczyzn, którzy pchali samochód do garażu, ale niestety jeden z panów zapomniał o tym, że w garażu znajduje się tak zwany kanał. Na nagraniu widzimy próbę pościgu za złodziejem. Jedna z uczestniczek pościgu nie zauważyła szklanych drzwi i niefortunnie w nie uderzyła. Na nagraniu widać prawdopodobnie próbę kradzieży. Złodziej próbuje rozbić szybę przy użyciu cegły, a ta odbija się prosto na jego twarzy. Dziwna sytuacja, gdzie to samochód wjechał prosto z ulicy do basenu w prywatnej posesji. Ten facet próbował dosięgnąć czegoś z górnej półki, ale bardzo szybko tego pożałował. Widzimy, jak dziewczyna próbuje pokonać zamrożony chodnik. Kompletnie bez powodu dziewczyna staje na krześle, a płaci za to niemałą cenę. Ten biedny piesek ze złamaną nóżką dostaje pomoc od kierowcy jednego z samochodów, ale ten kierowca nie spodziewał się tego, co stało się później. Kolejny kelner i bardzo niefortunna sytuacja. Mianowicie chłopak, który był w drodze do gościa restauracji, poślizgnął się i upadł. Warto zaznaczyć, że posiłki, które miał, nie ucierpiały w najmniejszym stopniu. Facet wbiega do restauracji, rozbijając przy tym drzwi. To się dopiero nazywa efektowne wejście. Jedna z amerykańskich telewizji pokazała, jak miś zdecydował się na zakupy w pobliskim sklepie. Na tym nagraniu widzimy, jak dziewczyna kradnie napiwki kierowcy Ubera. Czasem na ulicy można zobaczyć bardzo dziwne rzeczy, w tym człowieka biegnącego w wielkiej piłce. Nagranie to pokazuje, jak dziewczyna z barierki parkingowej robi sobie tyczkę do gry w limbo. Ta pani chyba odrobinę się zapatrzyła podczas pisania wiadomości. A na koniec ludzie pozujący do kamer bezpieczeństwa.